No witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o najgłupszych teoriach z Dragon Balla Super. Ten film chciałem zrobić już jakieś 2 albo nawet i 3 lata temu, jednakże wolałem troszeczkę poczekać, aby twórcy, robiąc nowe wydarzenia, tym samym potwierdzili też, że to, o czym się kilka lat temu dyskutowało, jest tylko i wyłącznie stekiem bzdur. Dlatego dzisiaj przedstawię wam takie 5 najgłupszych teorii z Dragon Balla Super, w które kiedyś fani wierzyli. Zaczynajmy. Od razu powiem, że na miejsce honorowe daję tutaj Gohana Blanco, ponieważ to była naprawdę bardzo głupia teoria, którą zaczęli bodajże Hiszpanie na swoich forach, jednak z czasem ewoluowało to naprawdę śmieszny mem, więc ze względu na to, że to było zajebistym memem, to po prostu odstąpię od jechania po tej teorii i skupię się na innych. Jednak mimo wszystko Gohan Blanco też był głupią teorią, którą fani wierzyli. Ale dobra, przejdźmy do mojej listy. Pierwszą taką teorią jest to, jak Hit podczas walki z Jirenem i kiedy został wyeliminowany, stworzył w jakiś sposób swojego klona. Ten klon podobno miał przez cały turniej siedzieć ukryty gdzieś na arenie i w decydującym, kluczowym momencie nagle wyskoczyć, zrobić zamieszanie i być może nawet wygrać, albo ponownie stanąć do walki z Jirenem i go wyeliminować. Taka zemsta. Okej, brzmi to spoko, ale jak do tego w ogóle miałoby dojść? Hit to jest postać, której główną bronią jest manipulowanie czasem. Potrafi przeskakiwać czas o kilkanaście setnych sekund i to wykorzystać na swoją przewagę. Wiecie, w Dragon Ballu nawet tysięczna sekundy robi ogromną różnicę. Jednakże skąd nagle Hit miałby umieć robić klony? Okej, można to wytłumaczyć w taki sposób, że Hit nauczył się nowej techniki, która pozwala mu manipulować czasem w taki sposób, że tworzy tak jakby nową linię czasową, ale zawierającą tylko jego postać. Wtedy ta postać oryginalna została wyeliminowana, ale Hit z innej linii czasowej, tej z przeszłości albo przyszłości, albo Bóg wie skąd gdzie, zostaje ukryty gdzieś na arenie i czeka na dogodny moment, aby się zrewanżować albo nawet zgarnąć cały turniej dla siebie. Jednak to jest takie bez sensu mimo wszystko. Hit nie pasuje do roli jakiegoś takiego Naruto, który sobie tworzy klony. Bardziej jest to asasyn. W sumie taka jest rola Hita w Dragon Ballu. To jest asasyn, który ma zadanie w ciebie wlecieć, jednym strzałem cię zabić, ewentualnie dwoma i tyle. To nie jest strateg, który by miał jakieś klony. Do tego po prostu nie widzę i naprawdę nie wiem skąd wzięła się ta teoria, czemu ludzie ją stworzyli i dlaczego jeszcze tym bardziej w nią wierzyli, skoro wiemy jaki jest Hit z charakteru i z zarysu. Mimo wszystko, no bardzo często widziałem tę teorię na przeróżnych forach, nawet na polskich, bardzo dużo osób z naszego kraju wierzyło, że ten Hit, który jest na ławce, to okej, jest oryginalnym, ale gdzieś tam na arenie siedzi ukryty klon Hita, który został stworzony nie wiadomo jak, nie pytajcie, to nie jest ważne, ale on siedzi, czeka i zaatakuje Jirena albo nawet i zgarnie całą nagrodę główną dla siebie i Uniwersum 6 będzie tym zwycięskim przez genialną technikę Hita, który nagle z asasyna zamienił się w genialnego stratega. No, sorry, to po prostu nie miało sensu. Następna teoria będzie chyba najpopularniejszą z tego całego zestawienia. Mianowicie Goten to Goku Black. Widzicie, na początku miało to jakiś sens, ponieważ mieliśmy bardzo mało informacji. Wszystko zaczęło się od tego, że pewnego dnia dostaliśmy plakat promocyjny, który mówił, że powstanie nowy arc z Trunksem z przyszłości. Na tym plakacie widniały trzy postacie. Właśnie Trunks, Mai oraz jakaś nowa postać, która przypomina Goku, jednak jest on ubrany w jakieś ciemne szaty, jak i sama jego aura nie pasuje do naszego zabawnego i wiecznie wesołego Goku. Szybko potem zostało nam potwierdzone, że nowa postać zwie się Goku Black i będzie głównym antagonistą tej serii, jednak nie jest nam powiedziane, czy to jest faktycznie Goku, czy to jest nasz Goku, czy to jest Goku z innej linii czasowej. Jedyne co żeśmy wiedzieli, to jego imię oraz wygląd. No, można w takim razie powiedzieć, że to jest Goku, skoro wygląda jak Goku i nazywa się Goku, no to musi być jakiś Goku. Jednakże, powstała teoria mówiąc, że to nie jest Goku, a Goten, a wszystko jest dla zmyłki.
Akira specjalnie miał nazwać naszego bohatera Goku Black, żeby potem zrobić wielki reveal i powiedzieć wszystkim, że to nie jest Goku, tylko Goten. Miałoby to sens, ponieważ jakby nie patrzeć, Goten jest podobny do Goku. Właściwie to jest ta sama postać z wyglądu. Jednakże jeśli pamiętamy Zetkę, no to wiemy, że już nastoletni Goten w ogóle nie przypomina swojego ojca. Ale jasne, to jest tylko wygląd, to wiadomo, że wygląd nie jest przypisany na stałe do danej postaci, zawsze może się zmienić. Okej, spoko. Drugim argumentem jest opening, który był puszczany w czasie trwania tego arku. Najważniejsze postacie występujące właśnie w tym openingu to były Trunks, Mai, Zamasu, Black i nagle pojawia się gdzieś jeszcze Trunks mały, Goten mały i malutka Mai. Ludzie pomyśleli, że to jest takie specjalne połączenie, że tak jakby na jednej planszy pojawia się dorosły Trunks i mały Trunks, mała Mai i dorosła Mai oraz malutki Goten i Goku Black. Czyli że wiecie, twórcy chcieli nam tak subtelnie pokazać, że patrzcie, patrzcie, te dwie postacie to są te same postacie i tak jest w przypadku Trunksa, tak jest w przypadku Mai, a? I tak jest też w przypadku Goku Blacka. Było jeszcze kilka całkiem dobrze napisanych argumentów, muszę przyznać, jednakże żaden nie wspomniał o jednej dosyć istotnej kwestii. Dlaczego Goten? Ponieważ w żadnej znanej nam linii czasowej albo Goten nie istnieje, jak na przykład w czasie Trunksa, albo po prostu nie miałoby to sensu, żeby Goten nagle stał się zły. Nikt nie mógł wyjaśnić, dlaczego akurat ta postać przybrała złą aurę i zaczęła zabijać w imię, no jeszcze wtedy nie wiadomo czego. Także ludzie zbojkotowali tę teorię, zaczęli się z tego śmiać, a kiedy już wyszło na jaw, że Goku Black to tak naprawdę Zamasu, który przejął ciało i duszę Goku, zaczęli robić z tego memy i na chwilę obecną z tej wielkiej konspiracji został jedynie prześmiewczy mem, który no, jest śmieszny. To jest taki troszeczkę drugi Gohan Blanco, tylko że na dosyć mniejszą skalę. A skoro jesteśmy przy sadze Zamasu, to powiedzmy o następnej teorii. Mianowicie to jest spoiler, także uwaga. Na końcu arku Zamasu mieliśmy takie zakończenie, że cała linia czasowa i wszystkie właściwie wszechświaty, które należały do linii czasowej Trunksa, zostały wymazane. Jedyne co się ostało to tamtejszy Zeno-sama. Goku, spełniając swoją prośbę naszemu Zeno, postanowił przygarnąć Zeno z przyszłości i dać go w opiekę naszemu Zeno, żeby się, wiecie, razem kumplowali i tak dalej, i tak dalej. Potem przenosimy się do następnego arku, czyli Turnieju Mocy. I nie wiem, czy zauważyliście gag, który występował pomiędzy tą dwójką. Mianowicie Zeno z przyszłości robił na odwrót rzeczy, które robił nasz Zeno. Prosty przykład, kiedy Zeno nasz podnosił prawą łapkę, to Zeno z przyszłości podnosił lewą łapkę, potem się szybko poprawiał i podnosił prawą. Było tak z wieloma innymi czynnościami. Dla mnie to był cały czas taki śmieszny, zabawny gag, bo wiecie, haha, nie ogarnia i tak dalej. Jednakże fani, którzy się zajmują spiskowymi teoriami, powiedzieli, że nie, to nie jest gag, to jest coś więcej. Ludzie pomyśleli, że ten Zeno z przyszłości to tak naprawdę Zamasu pod przebraniem. I czemu miałoby to mieć sens? Nie wiem. Ale według nich miało to sens dlatego, że hej, to jest Zeno-sama, najpotężniejsza postać we wszechświecie. Jak może być ich więcej niż jeden? To na pewno jest ktoś inny, a tym kimś może być Zamasu, który przetrwał jakimś cudem właśnie wymazaniu najpotężniejszej istoty we wszechświecie i jeszcze się przebrał jakimś cudem za tę wspomnianą postać. I teraz sobie siedzi na Turnieju Mocy i próbuje, jak widać nieudolnie, naśladować oryginalnego i prawdziwego Zeno-samę, jednak mu to nie wychodzi. Według fanów Zamasu miał się odpalić na sam koniec turnieju albo w jakimś dramatycznym momencie, gdzie będzie bardzo mało kontroli nad tym, co się dzieje, zdjąć z siebie przebranie Zeno-samy, wyskoczyć i kontynuować swój plan zero ludzkości. No, niestety dla mnie to nigdy nie miało sensu, ponieważ nawet gdyby Zamasu serio się przebrał za tego Zeno, to nie wiem jakim cudem Grand Priest, aniołowie, strażnicy Zeno albo nawet sam Zeno nie wyczuli, że coś jest nie tak.
Ponieważ gdyby faktycznie Zeno był tylko jeden i nagle by zobaczyli drugiego, no to chyba była wiadomo, że to jest jakiś podrabianiec i trzeba go usunąć. Ale niestety ludzie, którzy pisali tę teorię, chyba o tym nie pomyśleli. Chcieli się nahypować nawzajem i liczyć na jakiś niespodziewany plot twist na turnieju, gdzie i tak było ich całkiem sporo. Kolejną teorią, w którą nawet sam wierzyłem, bo miała jakiś sens na początku, jest to, że Grand Priest, jak i reszta aniołów są źli. Nagle mamy turniej mocy. Okazuje się, że 8 z 12 wszechświatów musi stanąć do morderczej walki o ratowanie swojego wszechświata i niestety reszta, która przegra, zostaje wymazana. Sama teoria zaczęła się właściwie od tego, że po usunięciu jednego z wszechświatów, to był chyba wszechświat 9, tak mi się wydaje, anioł, który właśnie się zajmował tym wszechświatem, uśmiechnął się tajemniczo, tak złowieszczo. I w tym momencie internet wybuchł, że jak to anioł się tak dziwnie uśmiechnął po usunięciu swojego wszechświata? Na pewno musi być zły. Aniołowie coś kombinują. To jest wojna. Zaraz wszystkich pozabijają. Grand Prix jest Hitlerem. Jasne, teraz się z tego śmieję, ale wtedy faktycznie coś było na rzeczy, no bo też mi się nie wydawało, że to było takie normalne, że anioł 9 wszechświata nagle się złowieszczo uśmiecha tak po prostu i to ma nic nie znaczyć. Jednakże potem sobie przypomniałem o jednej dosyć ważnej kwestii. Ten anioł nie lubił swojego wszechświata, ponieważ był beznadziejny w tym, co robił. Kaioshin był do dupy, Bóg Zniszczenia też był taki kiepskawy, więc anioł po prostu tak jakby odetchnął z ulgą, że wreszcie ten cyrk się skończył i może pójść na wakacje. Więc to był taki uśmieszek typu, że wreszcie, aniżeli tak, wszystko idzie zgodnie z planem, zaraz wszystkich pozabijamy. Także nie, to nie było w taki sposób tłumaczone, ale fani naprawdę przez bardzo długi czas, aż do ostatniego 131 odcinka wierzyli, że nagle się Grand Prix odpali, wszyscy aniołowie zejdą na arenę i zaczną wszystkich zabijać. I tutaj też zjawiła się kolejna taka teoria, mianowicie Jiren, który walczył z Goku i Vegetą, tak naprawdę z nimi nie walczył, tylko ich trenował. Do czego ich trenował, spytacie? Do tak zwanej świętej wojny z Grand Priestem, ponieważ Jiren jako jedyny przejrzał mroczny plan Grand Priesta i aniołów i wiedział, co się święci, dlatego szukał najpotężniejszych wojowników na turnieju i w 48 minut miał plan wytrenować Goku i Vegetę do takiego poziomu mocy, że mogliby razem z nim stawić czoła Grand Priestowi i reszcie aniołów. No, tutaj to już naprawdę ludzie pojechali z fantazją i to jakiś kiepski fanfic by bardziej z tego wyszedł, aniżeli faktyczny kanon, no ale taka teoria się pojawiła bonusowa, więc chciałem ją opowiedzieć. Ostatnia teoria pochodzi dosłownie z początków Superki i mówię tutaj o filmie kinowym Battle of Gods. Ten film był pierwszym krokiem w stronę nowej serii. Właściwie kiedy ten film wychodził, to jeszcze o tej serii Super nie wiedzieliśmy, że takie coś w ogóle powstanie, ale twórcy pewnie już mieli w głowie jakiś ewentualny zarys. I tam dowiedzieliśmy się o nowym koncepcie w Dragon Ballu, mianowicie, że jest 12 wszechświatów. Na końcu walki Goku i Beerusa ten drugi powiedział Goku, że tutaj jest jeszcze 11 innych wszechświatów i tam każdy jest silny, silniejszy nawet od samego Beerusa i Goku się podekscytował. I tutaj nie zostało nam jeszcze wyjaśnione, na jakiej zasadzie właściwie te wszechświaty działają. Wiedzieliśmy tylko tyle, że istnieją i się jakoś pewnie różnią od naszego. Fani natychmiast polecieli z teoriami, że jednym z tych wszechświatów jest czas Trunksa, czyli że od razu założyli, że wszechświaty działają bardziej na zasadzie lin czasowych, aniżeli na osobnym świecie, więc uznali, że kolejnym może być na przykład GT. Tak, to znane, sławne i przez wielu nielubiane GT miało być wreszcie wprowadzone do kanonu na zasadzie tego, że jest po prostu innym wszechświatem niż ten nasz, który widzieliśmy przez całą serię Zetki i Superki. Przyznaję, pomysł mógłby być ciekawy i mógłby wreszcie zamknąć ten bardzo nudny konflikt pomiędzy kanonem a niekanonem, jeśli chodzi o GT. Jednak jakby tak się zastanowić na dłuższą metę, nie wiem, czy miałoby to sens, ponieważ tak na dobrą sprawę to jest po prostu życzenie fanów, którzy
chcą, żeby to GT wreszcie stało się kanonem, a dla samej serii wątpię, że dałoby to coś nowego. Możliwe, żeby jeszcze bardziej dało kłopoty twórcom, żeby ogarniać tak jakby dwie serie jednocześnie, no bo wiadomo, jeśli wprowadzimy nagle GT do kanonu i wytłumaczymy, że to jest po prostu osobna linia czasowa, która się dzieje powiedzmy tam w 10 uniwersum, no to raczej tego tak nie zostawimy, musimy coś tam działać. A mamy jeszcze główną linię czasową, Zetki, Superki, no tak się nie da po prostu, więc to nie tyle co była teoria, a raczej po upływie czasu sądzę, że to było takie po prostu pobożne życzenie fanów, żeby GT wreszcie było kanoniczne, zauważone i żeby ludzie wreszcie przestali się śpiać, bo a ty oglądasz niekanoniczną serię, to jesteś gównem i nie znasz się i spadaj w ogóle, tam jest twoje miejsce. Także no, to były takie najgłupsze teorie, które słyszałem o Dragon Ballu Super, możliwe, że jest ich więcej, na pewno jest ich więcej, ale to były takie najpopularniejsze, takie, które się najczęściej słyszało, a jeśli wy znacie inne, to napiszcie w komentarzu. Co do samego materiału, to standardowo odpowiednio go ocencie, dajcie łapkę w górę, jeśli się podobało, napiszcie miły komentarz, a ode mnie to tyle, także ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, no i na razie, hej!